Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich apostołów: w owych dniach po ucisku słońce w ciemności się skryje i księżyc nie da swojego blasku. Gwiazdy znikną z nieba, a moce na niebie zakołyszą się. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego, jak przybywa w obłokach z wielką mocą i majestatem. Wtedy pośle aniołów i zgromadzi swoich wybranych od czterech wiatrów, od krańca ziemi aż do krańca nieba. Od figowego drzewa nauczcie się tego oto podobieństwa. Gdy już jego gałązka nabrzmieje sokiem i liście wyda, poznajecie, że lato jest blisko. Tak również wy, kiedy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że już jest blisko, przy bramie. O tak, oświadczam wam, nie przeminie to pokolenie, aż to wszystko się stanie. Niebo i ziemia przeminą, a moje słowa nie przeminą. A o dniu owym, czy o godzinie, nikt nie wie, nawet aniołowie w niebie, nawet Syn, lecz tylko Ojciec. Tak jak już wspominałem, w ostatnich dniach liturgia słowa tego ostatniego okresu roku liturgicznego, tych ostatnich tygodni, bo zbliżamy się do końca roku liturgicznego, już zostały tylko dwa tygodnie. Liturgia słowa kieruje naszą uwagę na tak zwany koniec świata. I może zacznijmy od tych słów, które kończą dzisiejszą Ewangelię. Mianowicie, że o owym dniu czy o godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie, nawet Syn, tylko Ojciec. Myślę, że kiedy Pan Jezus wypowiada te słowa, to nie chce nam powiedzieć, że faktycznie On nie wie i faktycznie aniołowie nie wiedzą. Raczej chyba chce po prostu powiedzieć, że nie powinniśmy o to w ogóle pytać. Nie powinniśmy o to w ogóle pytać, bo nie dostaniemy odpowiedzi. Nie możemy wiedzieć, kiedy będzie koniec świata. I ja myślę, że to dlatego, że tak jest dla nas lepiej. Jest dla nas lepiej, że nie wiemy, kiedy będzie koniec świata. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żebyśmy sobie odpuścili jakiekolwiek próby dowiadywania się, nie wiem, odgadywania i tak dalej. Natomiast Pan Jezus daje dzisiaj taką dość istotną wskazówkę. Mówi, że w owych dniach będzie to po ucisku. Ten ucisk trwa, powtarza się. Kościół, my chrześcijanie doznajemy ucisku. Uczniowie Pana Jezusa doznają ucisku od bardzo dawna. Ten ucisk ma przeróżne formy. Myślę, że czasem nawet pochodzi trochę z wnętrza Ewangelii, Kościoła, z wnętrza Kościoła. Mam tu na myśli po prostu jakieś takie próby sprowadzenia Kościoła gdzieś na jakieś takie manowce, rozbijanie tego Kościoła, rozbijanie jego jedności. To ma pewnie różne formy, no ale najczęściej oczywiście i chyba głównie Pan Jezus ma na myśli tutaj ten ucisk taki zewnętrzny, takie prześladowanie, niechęć. Akurat my w Polsce tego jakoś radykalnie nie doświadczamy. Natomiast wiemy, że są takie miejsca na świecie, gdzie chrześcijanie doświadczają tego bardzo radykalnie. I ten ucisk trwa. Na razie nie zanosi się na to, żeby miał się szybko skończyć, więc no więc chyba też nie zbliża się koniec świata. Chyba. To jest ważne słowo tutaj.
Natomiast po ucisku słońce w ciemności się skryje i księżyc nie da swojego blasku. Czy rzeczywiście chodzi o to, że słońce przestanie świecić? Czy właśnie będzie, nie wiem, świeciło coraz słabiej? Może tak, ale ja myślę, że tutaj raczej Pan Jezus używa jakiegoś obrazu, jest to jakaś parafraza, może czegoś, co ma wymiar jednak taki bardziej duchowy. Może po prostu nastaną jakieś takie ciemności, to znaczy będziemy tacy dezorientowani. Będzie dużo jakichś takich pytań. Niektórzy mówią, że właśnie teraz żyjemy w takim czasie właśnie takiego chaosu, takiej niepewności, nie wiadomo, co będzie dalej. Ale mi się wydaje, że już, że to chyba ma być coś bardziej spektakularnego. Ta ciemność właśnie, w której się skryje słońce, moce na niebie zakołyszą się. Myślę, że to też jest, że my po prostu dziś nie potrafimy sobie wyobrazić, jaką to będzie miało formę. Jak to się zacznie dziać, to mi się wydaje, że wtedy skojarzymy. O, to chyba to miał na myśli Pan Jezus. Ale dzisiaj nie potrafimy powiedzieć, co to będzie, jaką to będzie miało formę, bo Pan Jezus tego nie wyjaśnia, nie mówi. Nie? To jest takie poetycko jakoś opisane, więc lepiej się w ogóle nie marnować sobie czasu na jakieś takie domysły. I wtedy zobaczymy Syna Człowieczego, jak przybywa w obłokach z wielką mocą i majestatem. I Pan Jezus mówi: od figowego drzewa nauczy się tego oto podobieństwa. Właśnie jak patrzycie na drzewo figowe, to potraficie zobaczyć, że zbliża się lato. Właśnie będą jakieś takie znaki, będą... Właśnie obserwujcie, co się dzieje. Ja powiem tak, znając te słowa Pana Jezusa już od dawna oczywiście, więc ja obserwuję. I oczywiście absolutnie nie dam sobie ręki uciąć, ale za to twierdzenie, ale jednak będę obstawał, że dziś nie ma jeszcze takich znaków, które zapowiadałyby rychły koniec świata. Nie wiem, co się zacznie dziać, nie? Jutro czy za 10 lat, ale tak na moje to wydaje mi się to takie bardzo mało prawdopodobne, żeby koniec świata miał nastąpić już. Ostatecznie to jest dopiero 2000 lat od przyjścia Chrystusa. Jak wiemy, Abraham żył no prawdopodobnie mniej więcej, tak można, takie są chyba szacunki, 2000 lat przed Chrystusem. Więc mi się wydaje, jeżeli 2000 lat Bóg przygotowywał przyjście Chrystusa, bo tak można powiedzieć, że od Abrahama zaczęło się takie już, zaczęły się przygotowania do przyjścia Chrystusa, do przyjścia Zbawiciela, to takie trochę wydaje mi się dziwne, żeby koniec świata, powtórne przyjście Chrystusa miało nastąpić już 2000 lat po Jego przyjściu. Ale oczywiście tego nie wiemy. Pan Jezus mówi wyraźnie, nikt o tym nie wie, nie zna. Ale będą jakieś znaki, będzie się coś działo, co nam będzie podpowiadać, że ten dzień się właśnie zbliża. Nie? Ci, którzy znają Chrystusa, oni będą przeczuwać to, będą dostrzegać pewne znaki. To znaczy tak, w ogóle oczywiście przyjście Chrystusa cały czas się zbliża. I wszystko, co się dzieje, właśnie każdy ucisk, nie? Ale też każde jakieś takie objawienie mocy Chrystusa, Jego obecności, zapowiada nam Jego powtórne przyjście. Tylko, że
Na razie to wszystko dla mnie osobiście, jak ja na to wszystko patrzę, to dla mnie to wszystko jest w takich trochę, no bym powiedział, powijakach jeszcze. My jesteśmy jako Kościół w powijakach. 2000 lat to jest strasznie krótki czas dla wcielenia w życie Ewangelii. Nie sądzę, żeby Pan Jezus, dając nam Ewangelię, liczył na to, że my w ciągu 2000 lat w ogóle ją jakoś zrozumiemy, odczytamy w pełni, a już tym bardziej wcielimy w życie. A chyba po to przyszedł, przyniósł Ewangelię nam, żebyśmy ją wcielili w życie, żebyśmy się tego nauczyli, żeby ten świat naprawdę odmienić. Wydaje mi się, że za mało jeszcze ten świat się odmienił, żeby można było powiedzieć, że to głoszenie Ewangelii przez Pana Jezusa jakby dopełniło się. Ale oczywiście nie chcę też powiedzieć, bo to jednoznacznie nie wynika, nie, z nauczania Pana Jezusa, że On przyjdzie dopiero wtedy, kiedy my w pełni wcielimy w życie Ewangelię. Są takie słowa, które trochę to sugerują, ale na przykład dzisiejsza Ewangelia mówi, że niekoniecznie, raczej. Ja czytając dzisiejszą Ewangelię mam wrażenie, że to nie nastąpi raczej tak szybko, to wcielenie, znaczy, że nigdy nie nastąpi wcielenie Ewangelii w pełni przez wszystkich. No, ale na pewno będzie ten świat jakoś mocno, mocno odmieniony, zanim przyjdzie powtórnie Chrystus. Ale jeszcze raz podkreślę, to jest moje odczucie, to jest moje wrażenie. Jeżeli ktoś by mnie pytał, czy ja widzę zbliżający się koniec świata w taki sposób, jak widzi się, że zbliża się lato, kiedy się patrzy na drzewo, które odzyskuje po zimie soki i puszcza liście, wypuszcza liście, to ja bym powiedział nie, ja takich znaków nie widzę. Ja takich znaków nie widzę, ale to nie znaczy, że one nie mogą się zacząć, nie wiem, jutro na przykład i błyskawicznie może się wszystko potoczyć. Tego nie wiem. Takie może trochę dzisiaj zawiłe moje rozważania, ale tak chciałem się podzielić tym, co ja myślę po prostu o końcu świata, o tych słowach Pana Jezusa, czym one dla mnie są. I może trochę też tak chciałem o tym powiedzieć, no żebyśmy w ogóle nie bali się końca świata, a tym bardziej, żebyśmy, nie wiem, jakoś nie wyobrażali sobie, że to musi nastąpić już bardzo szybko.